Mimo porażki z Olimpią Zambrów, piłkarska Legionowia Legionowo zebrała dobre recenzje za swoją grę. Legionowian na Podlasiu najbardziej zawiodła skuteczność. W minioną sobotę Ryszard Wieczorek znowu miał duży ból głowy. Jego podopiecznych czekało bardzo trudne zadanie, bowiem do Legionowa przyjechał jeden z faworytów do wygrania rozgrywek, Spadkowicz z pierwszej ligi, GKS Tychy. Tymczasem trener nie mógł skorzystać z dwóch swoich napastników, Mateusza Kwiatkowskiego i Rafała Jankowskiego, którzy zmagali się z drobnymi urazami. Piłkarze obu zespołów nie stworzyli ciekawego widowiska. Mimo dużej liczby wymienianych podań przy konstruowaniu akcji ofensywnych, brakowało sytuacji strzeleckich. Nie mogły tego zrekompensować nawet uderzenia z dystansu. Kibicom emocji z pewnością dostarczyła sytuacja z 39 minuty, kiedy były reprezentant Polski Seweryn Gancarczyk powalił w polu karnym Samuelsona Odunkę. Sędzia Sebastian Twardowski wyrzucił 33-letniego obrońcę z boiska, a Legionowi przyznał rzut karny. Omar Monterde, który podszedł do piłki, tej sytuacji nie wykorzystał i z 11 metrów trafił w słupek. Trafia słupek w dalszym ciągu bez bramek na stadionie w Legionowie. Po przerwie optyczną przewagę mieli grający w przewagę jednego zawodnika gospodarze. Nie byli oni jednak w stanie realnie zagrozić bramce Pawła Florka. Mimo to piłkarze trenera Wieczorka nie rezygnowali z wygranej, a ich starania zostały nagrodzone w doliczonym czasie gry. Po centrze z rzutu rożnego kapitan gości Mariusz Zganiacz powalił przed własną bramką Chorwata Leona Leustka, za co wrocławski arbiter ponownie wskazał na wapno. Tym razem do piłki podszedł wprowadzony z ławki rezerwowych Mariusz Zawodziński, który skutecznym strzałem zapewnił swojemu zespołowi komplet punktów. Generalnie wydaje mi się, że jest to 11 kolejka, to wydaje mi się, że z tych 11 meczy ogólnie to jest taki chyba nasz całościowo najsłabszy mecz. Trudno mi w tej chwili oceniać decyzje sędziowskie, czy ten karny, czy ten w ostatniej minucie, czy był słusznie podyktowany. Na pewno zobaczę to na wideo i będę w stanie to ocenić, ale też trzeba powiedzieć, zaczynać też od siebie, bo pierwszy karny to przede wszystkim, zanim była tam powiedzmy decyzja, gwizdek sędziego, to przede wszystkim to my zagraliśmy niecelne podanie gdzieś na naszej połówce i z tej straty też ta sytuacja w polu karnym się zdarzyła. 3 punkty, pierwsze zwycięstwo i to z zespołem, który na pewno jest mocną ekipą, cieszą. Na pewno mieliśmy swój plan na ten mecz. I ten plan był w 100% realizowany do rzutu karnego, tego niewykorzystanego. Mnie cieszy przede wszystkim, że tak jak trener podkreślił, zespół z tych nie potrafił nas zdominować. To świadczy bardzo dobrze o dyscyplinie taktycznej i realizacji tego moich zawodników. Krótko pracujemy z sobą i widać ogromny postęp w wielu aspektach. Oczywiście niektórych rzeczy nie da się nadrobić, tu musimy poczekać do zimy, ale ten plan dzisiaj wypalił i myślę, że to jest kierunek na następne mecze. Podobnie jak trener Ryszard Wieczorek, tak i piłkarze Legionowi byli zadowoleni, że spotkanie z Tyszanami udało się rozstrzygnąć na swoją korzyść. Przeciwnik był klasowy, dla nich czerwona kartka w 30 minucie, no można powiedzieć, że po strzelonym karnym mógłby nam się mecz ułożyć, no ale no niestety nie trafiliśmy, musieliśmy gonić to, żebyśmy trafili do siatki, tak, ale no co, nie przychodziło to z łatwością. Można powiedzieć, że trzymaliśmy się planu, który trener nam nakreślił i zaowocowało to tym, że no, sędziowie oddali nam 3 punkty w zasadzie, bo ja akurat sytuacji nie widziałem, ale z tego co słyszałem, zawodnik nasz został złapany w pół, no i 11 dla nas, tak. Dzisiaj zaczęliśmy naprawdę fajnie ten mecz się ułożył, bo przede wszystkim w defensywie dobrze pracowaliśmy, mieliśmy ten mecz pod kontrolą od samego początku, później odbiór piłki w środku, szybkie podanie do napastnika, no i karny, czerwona kartka dla Gancarczyka, no i przede wszystkim powinniśmy strzelić tego karnego i ten mecz na pewno by się jeszcze lepiej ułożył. Jednak, no mówię, mieliśmy ten mecz pod kontrolą,
Cieszymy się ze zwycięstwa. Dobrze, że później Mariusz Zawodziński wszedł, strzelił tego karnego pewnie. Po 11 kolejkach Legionowia awansowała na 11 miejsce. Dzięki trzem zdobytym punktom oddaliła się ona od strefy spadkowej. Na czele tabeli nadal pozostaje Stal Mielec. Dalej są Wisła Puławy i Radomiak Radom. Po drugiej stronie na czterech ostatnich pozycjach znajdują się ekipy Nadwiślana Góra, Błękitnych Stargard Szczeciński, Gryfa Wejherowo i Rowu Rybnik. Sytuacja była dosyć już, można powiedzieć, napięta, ale no mieliśmy jednak ten zawsze punkcik przewagi nad tą strefą spadkową. Teraz po tym meczu no myślę, że zrobią się te cztery i będziemy dalej zdobywać punkty. Na spotkanie 12 kolejki podopieczni Ryszarda Wieczorka pojadą do Bytomia, gdzie w sobotę 10 października podejmie ich miejscowa Polonia. Do Legionowa Legionowia powróci 17 października, kiedy zagra z Puszczą Niepołomice.